Nowa tura szczepionek na Dębowej. Pierwsza wystawa w kamienicy Deskurów. Rozpoczyna się Free Radom Festival. Katarzyna Kurek, witam w środę 9 czerwca i zapraszam na informacje. Do niedzieli można zaszczepić się w mobilnym punkcie drive-thru w Radomiu przy ulicy Dębowej. Do tej pory sprowadzonego przez żołnierzy 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i Radomski Szpital Specjalistyczny punktu skorzystało ponad 3000 osób. Punkt w Radomiu działa od połowy maja i od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta i regionu. Jego największą zaletą jest fakt, że szczepienie odbywa się bez wysiadania z samochodu, a cały proces przeprowadzany jest szybko i sprawnie. Aby zaszczepić się w mobilnym punkcie, wystarczy przyjechać do punktu z dokumentem tożsamości. Wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem rządowej platformy pacjent.gov.pl z pewnością usprawni proces, jednak osoby niezarejestrowane również będą mogły skorzystać z punktu. Sama procedura szczepienia trwa kilka minut. Jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson będzie można zaszczepić się od środy 9 czerwca do niedzieli 13 czerwca w godzinach między 10 a 18. Szczepienia przeprowadzane są przez wykwalifikowanych żołnierzy i pracowników Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. To bardzo ważny moment, coś na co radomianie czekali kilkadziesiąt lat. Rozpoczynamy działalność kulturalną w kamienicy Deskurów, cieszy się prezydent Radosław Witkowski. Na inaugurację wybrano sztukę współczesną. Portrety i metafory życia to pierwsza ekspozycja, która zostanie zaprezentowana w nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej odrestaurowanej kamienicy Deskurów. Będzie można zobaczyć około 70 prac z kolekcji sztuki współczesnej Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Właśnie rozpoczynamy działalność kulturalną w kamienicy Deskurów, czyli rozpoczynamy coś, na co czekaliśmy w Radomiu. Wiele dziesiąt lat udało się wyremontować kamienicę Deskurów, zrewitalizować, a dziś rozpoczynamy działalność kulturalną. Wystawa Portrety i metafory życia została zorganizowana z okazji 30. rocznicy utworzenia w Radomiu Muzeum Sztuki Współczesnej. Muzeum powstało w maju 1991 roku i zostało stworzone przez pokolenie Solidarności. Nie tylko my, organizatorzy, byliśmy związani z Solidarnością, ale przede wszystkim artyści, którzy odpowiedzieli na nasz apel o dary dla tego muzeum i otrzymaliśmy 2,5 tysiąca darów. Na wystawie w kamienicy Deskurów będą prezentowane głównie portrety i autoportrety, sceny z życia zwykłych ludzi czy przedstawienia ważnych wydarzeń w dziejach historii. Jeżeli chodzi o prace, które wpisują się w obchody Radomskiego Czerwca, to szczególnie warto zwrócić uwagę na dwie prace Dwórnika, Edwarda Dwórnika pod tytułem Radom, właśnie z tego cyklu Podróże autostopem, i praca Jerzego Beresia, która też powstała, jest to rzeźba, która powstała właśnie bezpośrednio po tych wydarzeniach Radomskiego Czerwca. Wystawa zostanie otwarta w piątek 11 czerwca o godzinie 18. Zainteresowani udziałem w wernisażu proszeni są o dokonywanie zapisów pod numerem telefonu 48 36 25 694. Wystawę będzie można zwiedzać bezpłatnie. Koncerty, wystawy, warsztaty literackie i filmowe oraz spotkania ze znakomitymi gośćmi. A wszystko w ramach rozpoczynającego się Free Radom Festiwalu, który potrwa niemal do końca czerwca. Festiwal Wolności to projekt ściśle związany z kolejną 45. rocznicą radomskiego protestu robotniczego Czerwiec 76. Mocno eksponujemy po raz kolejny te wartości, które przyświecały wtedy temu protestowi. Jasno mówimy po raz kolejny, że Radom jest ważnym miastem na tej europejskiej drodze do wolności, drodze do niepodległości. Główne atrakcje Free Radom Festival zaplanowano w dniach 18-20 czerwca, ale sam festiwal potrwa do 26 czerwca. Atrakcji, jak zapowiadają organizatorzy, nie będzie brakowało. Chcemy, żeby czerwiec w Radomiu rzeczywiście był miesiącem wolności, żeby to, co dzieje się w mieście, kręciło się wokół wolności,
publiczności różnie rozumianej. Oprócz tych wydarzeń, które Państwo zobaczycie w harmonogramie, też dużo drobnych wydarzeń na mieście. W ten weekend pomiędzy 18 a 20 czerwca miasto Deptak, ale nie tylko Deptak, będzie żyło. Będzie żyło w bardzo różny sposób. To naprawdę warto zobaczyć na własne oczy. Na placu Kuraciego można już oglądać wystawę prac Szymona Szymankiewicza. Z kolei w piątek, 11 czerwca w Kamienicy Dyskurów zostanie otwarta wystawa Portrety i metafory życia. W programie znalazły się także m.in. koncerty, warsztaty, pokazy i spotkanie m.in. z Hirkiem Wroną, Arturem Andrusem i Tomaszem Sianeckim, Jankiem Melą, Martą Frej czy Szymonem Szymankiewiczem. Będzie też wspólne śpiewanie największych przebojów lat 80. w muszli koncertowej. Już 18. Taki przewrotny, nie wiem w ogóle jak nazwać to, trudno nazwać koncertem, dlatego że wykonawcami będzie publiczność tak naprawdę. Po prostu zapraszamy Radomian do wspólnego śpiewania największych przebojów polskich z lat 80. To były niezwykłe lata, ta cała transformacja społeczno-polityczna bardzo mocno przełożyła się na tę dziedzinę sztuki, jaką jest muzyka rozrywkowa, tak ją nazwijmy. Tytuł koncertu: Nasza autobiografia. W organizację festiwalu włączyły się wszystkie radomskie placówki kultury, w tym m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, gdzie odbędą się spotkania autorskie pod nazwą Rozmowa o wolności. Zarówno 18, jak i 19 czerwca o godzinie 15. Spotkania z Rafałem Księżykiem i z Jakubem Kuzą poświęcone będą właśnie wolności. Natomiast już 18 czerwca o 14 poznamy laureatów pierwszej odsłony, miejmy nadzieję, że cyklicznego konkursu ogólnopolskiego na haiku 17 sylab o wolności. Na ten konkurs wpłynęło bardzo dużo prac konkursowych, 333 prace konkursowe w ogólnopolskim konkursie. Wyłoniliśmy laureatów w dwóch grupach wiekowych, do 18 roku życia i dla dorosłych. Łącznie będzie to 16 prac, które będziecie Państwo mogli też zobaczyć w przestrzeni miejskiej. Na finał weekendu 20 czerwca o godzinie 21.40 na placu Kuraciego zorganizowane zostanie niepowtarzalne widowisko multimedialno-muzyczne, koncert na ścianie. Będzie to generalnie world music, wydarzenie wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju na świecie. Muzycy będą realizowali swoje partie muzyczne, wisząc na linach na tym budynku. Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie miasta lub na facebookowym profilu Zaczęło się w Radomiu. Tym razem nie w sali konferencyjnej, a na terenie jednostki wojskowej szkolili się dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele placówek oświatowych biorący udział w Akademii Dyrektora, której celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych i wymiana doświadczeń. Projekt Akademia Dyrektora rozpoczął się we wrześniu 2020 roku. To duży projekt organizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, w którym udział bierze około 50 nauczycieli. Tym razem w ramach projektu odbyły się zajęcia terenowe na terenie wojskowej jednostki. Nauczyciele, dyrektorzy, kandydaci na dyrektorów będą uczyli się tutaj tego, w jaki sposób się poprawnie komunikować, w jaki sposób organizować, w jaki sposób strategicznie podchodzić do pewnych decyzji, a wszystko w oprawie gry terenowej, pewnej zabawy, w której jednak nie zabraknie takich typowych umiejętności, które będą musieli, którymi będą musieli się wykazać jako menadżerowie. Szkolenie było prowadzone pod okiem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej wespół z panem dyrektorem, z Radomską Akademią Dyrektora, no chce dzisiaj przeprowadzić grę terenową dla dyrektorów, kandydatów na dyrektorów i nauczycieli, no po to, żeby szukać liderów, po to, żeby szukać przywódców, po to, żeby się wzajemnie integrować, żeby czerpać obopólne korzyści w przyszłości z naszej współpracy. Uczestnicy Akademii musieli zmierzyć się z kilkoma zadaniami, zarówno intelektualnymi, jak i sprawnościowymi, jak zadania strzeleckie, jazda na kładzie, przeciąganie liny, a także zadania poszukiwawcze czy orientacyjne. Zachętą dla dyrektorów szkół, by pokazać, że w sposób stosunkowo prosty można zorganizować zajęcia także dla swoich nauczycieli, bo pamiętajmy, że po pandemii te osoby są, nie widziały się długo, też wymagają pewnej integracji, ale także i dla uczniów. Teraz się dużo bardzo mówi o tym, że uczniowie mają problem z powrotem do szkoły. Tego typu zajęcia mamy koniec roku szkolnego, można je zorganizować
w podobnym stylu na boisku szkolnym, w okolicznym lesie, w parku, więc chcielibyśmy, żeby także były dla dyrektorów szkół i nauczycieli inspiracją. Dyrektorzy zgodnie podkreślają, że warto brać udział w takich szkoleniach. Przede wszystkim wymieniamy się wiedzą, doświadczeniami, a dziś mamy szczególną okazję, bo sprawdzamy się w takim działaniu grupowym. Trzeba trochę rywalizować ze sobą, ale przede wszystkim trzeba współpracować. I to jest piękne. Mamy nietypowe zadania, a dzisiaj przed każdym zarządzającym w oświacie takie zadania właśnie stawia rzeczywistość. W zajęciach terenowych Akademii Dyrektora wzięło udział 5 grup 8-osobowych. Już wkrótce ruszą prace przy budowie drogi Makowiec-Sołtyków w gminie Skaryszew. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków rządowych. Tak obecnie wygląda droga, przez którą codziennie przejeżdża kilkaset samochodów. Mówiąc delikatnie, jej stan w obecnych czasach mocno odbiega od normy. Na szczęście niedługo się to zmieni, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się z nawierzchni asfaltowej. Do tej pory to była droga leśna, która służyła głównie lasom, ale też stanowiła doskonały skrót dla mieszkańców tutaj, chociażby z Sołtykowa, którzy chcieli się skomunikować z Makowcem czy z centrum gminy, jakim jest Skaryszew. Poza tym to dzisiaj, żeby dojechać z Sołtykowa do Skaryszewa, kiedy są roztopy, kiedy ta droga jest nieprzejezdna, trzeba nadłożyć sporo kilometrów, albo przejechać przez Radą, albo przez Gębarzów. Natomiast zyskamy fajne miejsce i fajną drogę. Inwestycja może zostać zrealizowana dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W sumie będzie to 70% całego kosztu budowy, czyli 1 200 000 zł. Jest to bardzo ważny rządowy program, który ma wspierać samorządy, zarówno gminy, jak i powiaty, przy realizacji ważnych infrastrukturalnych projektów, wspomagać finansowo, i jego założeniem, głównym założeniem jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa, ale także komfortu podróży samochodem. Jak podkreślał burmistrz Piątek, do budowy nowej drogi była potrzebna zgoda radomskiego nadleśnictwa, do którego obecnie należy droga. Obydwie strony szybko doszły do porozumienia. Ta droga jest również ważna dla nas, dla nadleśnictwa, dla lasów, szczególnie ze względów także przeciwpożarowych, ponieważ udostępni nam szybki dojazd, ewentualnie gdyby coś odpukać się stało, straży pożarnej lub innych służb bezpieczeństwa do naszego kompleksu leśnego, przez który ta droga przechodzi. Radomskie Nadleśnictwo na budowę drogi przeznaczyło 200 tysięcy złotych. Gmina Skaryszew dołoży 400 tysięcy złotych, dzięki czemu cała inwestycja zamknie się w kwocie 1 800 tysięcy złotych. Zakres wykonanych prac będzie szeroki. Nowa droga ma również służyć rowerzystom. 1205 metrów przebudowy jezdnia z utwardzonymi poboczami, z rowami odkrytymi, tak żeby też rozwiązać problem odwodnienia, bo tutaj na wiosnę, szczególnie jesienią, są problemy z zalaniem. Podpisanie umowy z wykonawcą odbędzie się w najbliższy czwartek, 10 czerwca. Wykonawca będzie miał około 3-4 miesiące na wykonanie wszystkich prac. To już wszystko w tym wydaniu informacji. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.